Nazywam się Mateusz Kubarek i chciałbym zaprosić Was na film pod tytułem Po prostu Minecraft. Co to jest Minecraft? Minecraft to aktualnie najpopularniejsza gra świata. Została stworzona przez Markusa Petersona, czyli Notcha, 23 grudnia 2009 roku. Następnie była rozwijana przez studio Mojang. Notch, czyli Markus Petersson, urodzony 1 czerwca 1979 roku, szwedzki programista i projektant gier komputerowych, najbardziej znany jako twórca gry Minecraft oraz założyciel studia Mojang. Zaczął programować w wieku 7 lat, używając Commodore 128 swojego ojca. Pierwszą grę, czyli tekstową grę przygodową, stworzył w wieku 8 lat z pomocą gotowych fragmentów programów z czasopism komputerowych. A teraz kilka słów o grze. Gra posiada otwarty świat, czyli możemy iść w dowolnym kierunku oraz jest grą typu survival, czyli walka o przetrwanie, chociaż przez cały czas był dostępny tryb creative, czyli taki, w którym możemy bezpiecznie budować. Tryb survival został dodany dopiero w 5. wersji, czyli wersji Alpha 1.0 InfDev. Cała gra opiera się na sześcianach, pomimo iż wszyscy mówią, że są to kwadraty. Świat Minecrafta jest ogromny. Jego granica mapy w osi X, czyli na boki, i w osi Z, czyli w przód i tył, to na plusie i na minusie 29 990 984 bloki, a na wysokość to 255 bloków, ale można oszukać i wybudować element zajmujący dwie kratki, który wyjdzie poza granicę. W trakcie rozwoju gry dodawano różne nowe elementy, na przykład w wersji beta 1.5 osiągnięcia, czyli achievementy, w wersji beta 1.8 endermany i pasek głodu, w wersji 1.0 nowy wymiar, czyli the end i koniec gry, w wersji 1.3 wieśniaki, czyli villagery, świątynie i wymiany z owymi villagerami. W wersji 1.6 dodali konie, a w wersji 1.9 dodali End City i nowe sylwarki. To oczywiście kilka z bardzo wielu zmian, które zostały wprowadzone do gry. Rozwój Minecrafta. W dniu dzisiejszym Minecraft dostępny jest na wielu platformach. Obsługują go wszystkie wersje Windows, Sony PlayStation 4, Xbox One i Xbox 360, Nintendo Switch i 3DS oraz Java na telefonach. Jak widać, urządzeń, na których możemy bawić się Minecraftem, jest bardzo dużo. Pewnie zastanawiacie się, co tu robi Microsoft? Microsoft w 2014 roku wykupił prawa do gry Minecraft, uwaga, za 2,5 miliarda dolarów! Minecraft w wersji demo jest od tego momentu dołączany do tradycyjnego pakietu Microsoft. Cóż może być fascynującego w tak prostym, ubogim świecie? Właściwa odpowiedź brzmi: możliwość i swoboda podejmowania decyzji, nieograniczona fabularnie, przynajmniej w pierwotnej wersji gry. Minecraft tak naprawdę to nic innego jak uwspółcześniona, wirtualna wersja klocków Lego, z których konstrukcje powstają na ekranie komputera. Nieograniczone w nazbyt rygorystyczny sposób przestrzenią, za to obarczone pewnymi obostrzeniami w zakresie zasad budowy wynikającymi z mechaniki działania całego świata, jak również postaci samego gracza i jego możliwości. W maksymalnym uproszczeniu cała zabawa sprowadza się do zbierania zasobów i tworzenia coraz bardziej złożonych przedmiotów, umożliwiających zarówno przetrwanie, jak i budowanie własnych wymyślnych konstrukcji. Minecraft posiada ogrom bloków oraz miejsca, dzięki którym można budować niesamowite rzeczy. Z racji, że ma on również otwarty świat, pozwala nam to na tworzenie ich w dowolnych rozmiarach. Dorośli, jak i dzieci potrafią konstruować perfekcyjne w skali 1:1 budowle. W Minecrafcie jeden blok to jest 1 metr. Przykładem jest Wielki Mur Chiński, Chińskie Stare Miasto, Londyn z Big Benem lub rakieta Apollo 11. Tutaj widzimy gigantyczne, całe stworzone własnoręcznie miasto Londyn. Jest w nim katedra, zamek, Big Ben, korty tenisowe. Jest dokładnie odwzorowany każdy dom wraz z drobnymi szczegółami.
chwili szukania w internecie można zauważyć kilka stron odnośnie serwerów Minecraft. Każdy może stworzyć swój własny serwer i udostępnić go w internecie. W internecie dostępne są darmowe strony, gdzie możemy uruchomić własny serwer. Niestety, mają one ograniczone możliwości. Są serwery premium i non-premium. Na serwerach premium można grać tylko za pomocą płatnej wersji, natomiast na non-premium można używać darmowej wersji Minecraft, którą udostępnił Notch. Są serwery z modami lub bez modów. Creative, Survival, Guildie, Skyblock i inne. Chyba mógłbym wymieniać je bez końca, dlatego wspomnę tylko o moich ulubionych. Mineplex, Hypixel, Vertes i CubeCraft. Wszystkie te serwery posiadają wiele trybów gry. W Minecrafcie ilości modów nie da się zliczyć. Od najpopularniejszych, na przykład Applied Energetics, TimeCraft 3, Tinker's Construct, po mniejsze, na przykład Better Questing, Pixelmon lub Rough Mobs 2. Jednak występują one w wielu kategoriach. Details, czyli dodają jakieś detale po prostu. Helpful, czyli tylko pomagają, na przykład Nay, czyli Not Enough Items, Tricapitator lub Iron Chests. Building, dodające bloki. Dimension, dodające dodatkowe wymiary. Item, dodające przedmioty. Magic, dodające magię. Technik, czyli dodające technikę, oraz useless, niestety największe, czyli bezużyteczne mody. Większość modów jednak występuje w kilku kategoriach naraz. Do końca 2018 roku łącznie 154 miliony nabywców zdecydowało się kupić Minecrafta, co daje jej tytuł drugiej pod względem sprzedaży gry na świecie. Przed Minecraftem jest już tylko Tetris w swoich różnorodnych wersjach, a po piętach grze studia Mojang na razie lekko depcze GTA 5 100 milionów kopii. Minecraft to nie tylko gra, to również gazetki. Prawie wszystkie kioski posiadają minecraftowe gazetki. Jest ich naprawdę dużo. Sam posiadam kilka. To również Minecony, czyli festiwale minecraftowe, na których wszyscy przebierają się za minecraftowe postacie. Minecraft bardzo rozwija wyobraźnię, więc są tu również wersje szkolne, na których jest specjalny texture pack. Nie jest to jeszcze używane w Polsce, ale w niektórych krajach już zaczęli to robić. Oraz internet. Minecraft bardzo dobrze rozprzestrzenia się w internecie na różnych kanałach związanych z tą tematyką. Są również serie książek opowiadających o przygodach w Minecrafcie, jak i poradniki. Oprócz książek i innych rzeczy są również Lego. Mam ich wiele, to są dwa przykładowe, czyli Crafting Box, gdzie można zbudować 8 budowli, oraz End, w którym jest Smok Endu i Steve w diamentowej zbroi. Cheaty, czyli oszustwa. Niestety w Minecrafcie jest bardzo dużo cheaterów, hakerów, oszustów, których jedynym celem jest uprzykrzanie gry innym. Od najprostszych, jak X-Ray, znany również jako wallhack, dający możliwość widzenia przez ściany, do najpoważniejszych, jak Killaura, zabijający wszystkich w zasięgu postaci. Pieniądze. Wiem, że to dziwny rozdział, ale z Minecrafta można zarabiać. Na stronach takich jak Fiber, sprzedając lekcje lub budowle, oraz czasami niektórzy zarabiają na robieniu modów. Powiedziałem Wam tylko o podstawowych informacjach z Minecrafta, gdyż temat jest bardzo rozległy i mógłbym o nim mówić godzinami. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym filmie.